Wysiadka, czyli czas na jedzenie. Od sierpnia w autobusach zakaz i tego znaku warto przestrzegać. Do autobusu nie możemy wsiąść z jedzeniem typu kebab, frytki, lody. Nie możemy również spożywać napojów. Jeżeli coś takiego zostanie zauważone, pasażer może zostać poproszony o opuszczenie pojazdu. W Zielonej Górze w praktyce nie jest zatem najgorzej. W stolicy za jedzenie w autobusie możemy dostać nawet 500 zł mandatu. Kierowcy zadowoleni, nie lubią, kiedy pasażer je, bo może nabrudzić. Raczej nie, bo później drugim pasażerom to będzie przeszkadzać. Będą mieli brudne ubrania lub coś takiego. Czyli z kebabem nie wsiadać? No raczej nie. Z drugiej strony, czyli strony pasażera, szybka przekąska w autobusie może uratować dzień. Sama nie jem, ale nie przeszkadzam. Często częstuję nawet wnuka. Chipsy czy jakieś tam owoce. Także mogą jeść. Czemu mam je przeszkadzać? A pani sama je? Nie. Nie, mnie to nie przeszkadza. Ja sobą się interesuję, nikim innym. Łakomczuchów mandatem poczęstować może tylko policja albo straż miejska. Kierowca może jedynie zganić. Jest to dla nas kłopotliwe zwracać im uwagę, bo po prostu ludzie różnie na to reagują. Chociaż bardzo byśmy prosili, żeby tego raczej nie robili. Na wszelki wypadek lepiej obejść się smakiem.